Miasto, aglomeracja, region, perspektywy, szanse i zagrożenia. Stanowiska, opinie, głos mieszkańców. Porozmawiajmy o Zielonej Górze. W każdą środę o 12.30 na 97.1 FM. Wokół miasta. Zaprasza Janusz Życzkowski. Dzień dobry, program Wokół Miasta. Dziś na żywo z ulicy Źródlanej w Zielonej Górze. Oczywiście miejsce i ulica znana Państwu, niedaleko od ulicy Botarego. Zjazd, mijamy kościół pod wezwaniem świętego Alberta. No i ulica Źródlana. My w tej chwili znajdujemy się przy Orliku, także znane miejsce mieszkańcom pobliskich osiedli. No i oczywiście w Dolinie Gęśnika, bo o tym miejscu szczególnym dla Zielonogórzan mówić będziemy w kontekście rewitalizacji i prac, które tutaj się rozpoczęły. Prac, które wzbudzają wątpliwości mieszkańców. Informowaliśmy na antenie Radia Zielona Góra o planach związanych z wycinką blisko 500 drzew, także tysięcy metrów kwadratowych krzewów. No, liczby robią wrażenie, ale warto przyjrzeć się sprawie z bliska, stąd jesteśmy tutaj i jesteśmy wspólnie z mieszkańcami, których przede wszystkim bardzo serdecznie witam, także działaczy społecznych. Jest z nami miejski radny Filip Gryko, który także reprezentuje Urząd Miasta, więc inwestora. Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość, zabierał głos w sprawie. Joanna Lidan, Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta. Mieszkańcy, których także poproszę, kiedy będę podchodził, o przedstawienie się. No właśnie, od czego by tu zacząć, bo warto zacząć od początku, a więc od planów związanych z rewitalizacją. Pojawiły się środki unijne, które miasto chce wykorzystać na to, by w kilku miejscach w Zielonej Górze te parki wyglądały zupełnie inaczej. Zacznijmy zatem, jeszcze przepraszam, nie przedstawiłem Piotra Kuśnierza, naszego redakcyjnego kolegi, który też sprawą się zajmował w naszych wiadomościach. Do Piotra też podejdę za chwilę. Ale najpierw Filip Gryko, plany Urzędu Miasta dotyczące rewitalizacji. No wszystko brzmi pięknie, wszyscy chcemy być piękni, młodzi i bogaci, żyć w otoczeniu zieleni, ale diabeł tkwi w szczegółach. No oczywiście, bo jest to duży, rozległy teren, około 20 hektarów. Jest to teren pomiędzy ulicą Sulechowską a ulicą Batorego, bo nie każdy wie może, gdzie to jest dokładnie, ponieważ ten teren był dość mocno zaniedbany. Tu za czasów jeszcze, gdy był Greenberg, to Niemcy mieli dość mocno zaangażowane tutaj do środki. Tu był park dość doinwestowany i przez te lata komunizmu i ostatnie też lata dość mocno ten park został zapuszczony. I jest to okazja, żeby zainwestować do duże pieniądze, bo to jest ponad 8 200 000 zł w ten park w ramach rewitalizacji. No i został wybrany wykonawcy, zostały rozpoczęte prace, co wiąże się oczywiście niestety też z wycinkami. Z racji tego, że no tak jak powiedziałem, też ta zieleń w tym parku, no ona jest dość mocno zaniedbana, tak? Zostały przeprowadzone oczywiście badania dendrologiczne wszystkich drzew. Ja mam tu przy sobie wnioseczek do wycinki. To jest 316 drzew dokładnie. Ten wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Każde z drzew zostało zbadane w tym wniosku. Ja powiem tak, że to jest 316 drzew, a dokładnie została zrobiona nasza dendrologia i wiemy, ile jest mniej więcej tych drzew na Dolinie Gęśnika. Na 20 hektarów to jest około 30-40 tysięcy drzew. Także te 316 drzew można zobaczyć na tym wniosku. Są to w większości albo drzewa martwe, tu są popisane opinie, martwe, posusz. Ile takich drzew jest? Powiem tak, że dokładnie około 120 drzew mniej więcej podlega decyzji, a pozostałe drzewa są to drzewa martwe albo te, które nie wymagają decyzji z racji tego, że nie mają odpowiednich obwodów, tak? Wynika to z ustawy, która niedawno została znowelizowana. Z tymi wyjaśnieniami, bo przejdźmy szybko w takim razie do mieszkańców, konkretnie tutaj do Joanny Lidan, Zielonogórskie Upiększanie Miasta, Towarzystwo Upiększanie Miasta. Państwo zapoznaliście się i w toku tej debaty publicznej, w informacjach pojawiały się wiadomości dotyczące właśnie tych wytłumaczeń. Wypowiadali się specjaliści ze strony Urzędu Miasta, ale Państwo nadal macie wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób ta rewitalizacja tutaj ma przebiegać. Znaczy my od początku mieliśmy wątpliwości, ponieważ uważaliśmy, że z miejsca, które jest wyjątkowe, ponieważ jest tutaj przyroda opisana przez botaników z Uniwersytetu Miejskiego, nigdy nie powinno się wydarzyć coś takiego, co ma
teraz miejsce, czyli robić z tego regularny park. I teraz właściwie to, co się wydarza, to są konsekwencje tej decyzji urzędniczej, że z miejsca przyrodniczo cennego, gdzie rzeczywiście mieliśmy tutaj dzikie zwierzęta i dziką przyrodę, robi nam się regularny park, co będzie się wiązało z wycinkami, z regulacjami, z nasadzeniami różnych gatunków, jakby wprowadzenie nowych. I stąd jest, jakby powiem, no, cały problem w tym wszystkim. Pani przyszła tutaj z obszerną dokumentacją, ona dotyczy... Nie, tak po prostu powoli drukujemy PFU, patrzymy troszeczkę na wykonawcę, który właśnie tutaj podjechał. No jesteśmy przerażeni tym, co się tutaj po prostu dzieje. No ale dlaczego? Przecież jak pani słyszy, są unijne środki. Miasto chce, żeby był piękny, zielony, zadbany teren, a państwo macie wątpliwości. I my bardzo chcemy. Chcemy, żeby było pięknie. Tylko ja na przykład najbardziej się boję tego, że będzie wyglądać to jak na Wagmostawie, bo nie ma pieniędzy później na utrzymanie tego. Teraz wszystko wytniemy, natomiast nie jest przewidywane to, że będzie to koszone. Czyli znowu to będzie zostawione. Robione jest to według, tak nie wiem, moich obserwacji, bez jakiegoś, nie wiem, nadzoru środowiskowego. Po prostu idzie pan, tnie wszystko. I tu ma pani wątpliwości największe. Mam wątpliwości pod względem, nie wiem, cięcia drzew. No i tak teraz no, dziwne jest, wszystkie gałęzie są palone. No mamy tutaj, nie wiem, po parę ognisk dziennie. No i to jest jakieś takie wszystko dziwne, po prostu. Państwo mieszkacie w okolicy i też jesteście związani z tym terenem, z tym, jak on wyglądał do tej pory. Macie także oczekiwania związane z tym, jak powinien wyglądać w przyszłości. Znaczy tak, naszym zdaniem, zresztą w większości mieszkańców ulicy Siodlanej, bo mamy tutaj zebranych mnóstwo podpisów mieszkańców, którzy są kompletnie przeciwni wycince jakiejkolwiek na tym terenie, ze względu też na to, że ten, tak jak pani Lidane wspomniała, ten teren jest szczególny dla miasta pod względem przyrodniczym. Nikt nie myśli o tym, że tutaj jest bardzo dużo gatunków ptaków, bo tutaj nie przebywają, tak, ci ludzie. Są sarny, są jeszcze inne zwierzęta mniejsze. Miasto nic nie robi. Kompletnie nic miasto z tym nie robi. Miasta nie interesuje w ogóle, że tak, żeby przesiedlić te zwierzęta może, ale w ogóle to od tego zacznijmy, po co je przesiedlać, tak? Mamy bardzo fajny teren, który można było zagospodarować zupełnie inaczej, tak? No bo cóż miasto robi? Miasto chce zrobić jakąś atrakcję, tak, w postaci parku, rewitalizować go. Ale dlaczego akurat w taki sposób, żeby robić z tego pół na pół albo w większości plac zabaw dla dzieci lub dorosłych, tak, i część zostawiać na park? To jest miejsce przyrodnicze. Dlaczego tego nie zrewitalizować jako miejsce przyrodnicze, tak? Pozostawić te gatunki, na przykład rzadkich ptaków typu słowik, wilga, sarny, które tutaj żyją. Odrestaurować to miejsce, uprzątnąć je, zrobić ścieżki naturalne, które się wpisują w ten rys cały tego miejsca i nie burzyć tego, nie łączyć tego z jakimiś miejscami zabawowymi. Poza tym my mamy dużą obiekcję do tego, jak to zostało w ogóle zaczęte. Tak? Nikt nie zrobił dobrze inwentaryzacji tego miejsca. No właśnie, pytanie o konsultacje społeczne. Kompletnie nie było żadnych z mieszkańcami ulicy przyległej najbardziej do tego miejsca, czyli ulicy Źródlanej. Dowiedzieliśmy się przez przypadek od jakiejś gazety, która kompletnie nie występuje na naszym terenie, bo nikt jej nie roznosi. Nikt w ogóle z włodarzy miasta nie zaprosił mieszkańców ulicy Źródlanej. Ja powiem, jak to się dzieje. Jeżeli buduje się mój sąsiad, a budował się koło mnie, dostaliśmy informację, że buduje się koło nas sąsiad, chce się wybudować i czy my mamy jakieś obiekcje do tego, czy on ma się... Jest korespondencja normalnie, służbowa. Tak? Tutaj, przy takiej ważnej inwestycji, która pochłania tyle pieniędzy, tak, i niesie za sobą, może nieść za sobą jakąś destrukcję tego miejsca, w ogóle mieszkańcy nie są informowani. Ja powiem tylko tyle, że wszyscy mieszkańcy tej ulicy, wszyscy, jak jeden,
sprzeciwiają się jakiejkolwiek wycince tego miejsca. Podejdźmy do Filipa Gryko, przewodniczący klubu Zielona Razem. I mieszkańcy tego osiedla. I reprezentuje Urząd Miasta. No, słyszy pan te zarzuty? Słyszę, oczywiście. Ja nie zgadzam się z tym, co pan powiedział przed mówca, że mieszkańcy Żudlane nie zostali poinformowani, ponieważ ja mam dokładnie nadpisy mieszkańców Żudlane, którzy w trakcie konsultacji zwracali uwagę, że nie chcą ścieżki obok siebie. Ja też chcę powiedzieć, że jak pan budował swój dom, niech pan sobie też zda z tego sprawę, że pod pana dom musiała być wcześniej zrobiona wycinka, bo to też był kiedyś teren niezamieszkany całkowicie, a teraz mieszkają tutaj nowi mieszkańcy i to też jest tak, że to się nie odbyłaby żadnej wycinki. Teraz jeżeli chodzi o to sprzątanie, to ja panią mogę poinformować, że 1,5 miliona złotych w przyszłym budżecie będzie przekazane tylko i wyłącznie po to, żeby nowe parki kosić i utrzymywać w porządku, tak? Także zmieniamy całkowicie politykę w tym zakresie. Jeżeli chodzi o Towarzystwo Upiększenia Miasta i zarzuty odnośnie tego, że w ogóle tu nie powinno być parku, ja się z tym oczywiście nie zgodzę. Ja uważam, że to powinien być jakby park miejski, czyli użyteczności miejskiej, czyli dla mieszkańców, dla dzieci, dla rodzin i trochę parku leśnego, czyli zachowania tej zieleni biologicznie czynnej w stanie nienaruszonym. I tak to będzie zrobione i w tym kierunku idziemy. Dlatego ta wycinka to jest tylko 311 drzew na kilkadziesiąt tysięcy drzew, jeszcze raz powtórzę. Ale jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Po co ta wycinka? Żeby też było jasne, po co ta wycinka? Po to, że można było z dzieckiem wejść do tego parku, bo na dzień dzisiejszy to jest tak zwany posusz, to są tak zwane popękane drzewa i niebezpieczne. Po ostatnich wichurach, po Ksawerym jest niebezpieczeństwo wejścia tu z dzieckiem. I dlatego jest tak dużo osiedla naokoła, że musimy udostępnić to dla rodzin z dziećmi. To musi być taki park, połączenie dwóch interesów. Oczywiście biologicznego, ale też interesu rodzin z dziećmi, że mogli gdzie wypoczywać. Jak zostało powiedziane, wykonawca, tak? Tak jest, dzień dobry. Pan reprezentuje, proszę się przedstawić. Witam serdecznie, Rosiński Andrzej, Inwestycyjna Grupa Budowlana, wiceprezes. Co do zarzutów, które są tutaj stawiane przez Zielonogórskie Towarzystwo Upiększania Miasta, bądź też ludność. My mieliśmy zaprojektować, tak? Czyli na podstawie PFU mieliśmy zaprojektować i wykonać rewitalizację tego zdegradowanego obszaru. Na dzień dzisiejszy powiem Państwu, że gro pieniędzy, które jest przeznaczone w tej inwestycji, to tak naprawdę pochłania sprzątanie tego terenu. Dlaczego przez, powiedzmy, ostatnie, strzelam, 18 lat, nie mówię nawet już 30, 18 lat od 2000 roku, nikt nie pokusił się o to, żeby wysprzątać ten teren. Sprzątanie terenu, ja powiem, na czym polega. To nie jest przejście i pozbieranie kilku papierków, tylko na dzień dzisiejszy to jest już prawie 500 ton, proszę sobie wyobrazić, 500 ton. W tej chwili na gęśniku jest 450 worków, tylko właśnie z takimi chusteczkami, która panu wypadła z kieszeni, tylko z jakimiś rzeczami, butelkami plastikowymi, umywalkami, telewizorami, lodówkami, oponami, dętkami, rowerami. Wszystkiego. To robi wrażenie, to chyba pytanie do władz miasta. Nie wiem, czy do władz miasta, nie wiem, kto zarządzał tym terenem wcześniej, pod kogo podlegał ten teren, nie jestem jakby upoważniony do sprawdzania tego. Dobrze, proszę powiedzieć w takim razie o metodzie, jaką przyjęliście, oprócz sprzątania oczywiście, dotyczącą rekultywacji tego terenu. Już tłumaczę. W tej chwili też są stawiane zarzuty, że nie ma tutaj żadnego nadzoru, czegokolwiek. Oczywiście nadzór jest i to są ludzie uprawnieni w 100% do tego, żeby ten nadzór nad zielenią prowadzić. To jest inspektor nadzoru i to jest z naszej strony też osoba, która posiada pełne uprawnienia. Do przetargu musieliśmy wystartować, mając komplet dokumentów. Czyli w tym momencie zostały zinwentaryzowane wszystkie drzewa na całym gęśniku. Ja powiem tylko tyle, tu jest kilkadziesiąt tysięcy tych drzew. Tu nie ma drzew kilkuset. Jeżeli my wycinamy tutaj w tej chwili te 300 drzew suchych, proszę zobaczyć, tego typu drzewa. My tylko dlatego ze względu na bezpieczeństwo. Jeżeli komuś się złamie to drzewo, przykładowo, bądź gałąź, upadnie na osobę, która tutaj później będzie użytkowała ten teren, ja to jest prokuratura. To jest prokurator, który po prostu w tym momencie powie, dlaczego państwo, jeżeli my zgłosimy taki wniosek do Urzędu Miasta o wycinkę, to dlaczego państwo tego nie zrobiliście? Kto za to odpowie później? Teraz pytanie, kto za to odpowie? My podzieliliśmy teren na tereny zielone, które będą kompletnie nieruszane. Będzie tabliczka zakaz wstępu i tak dalej, wchodzisz na własną odpowiedzialność. Tereny typowo czynne biologicznie i podzieliliśmy na tereny parkowe. Czyli cała mapa koordynacyjna na tym terenie jest. I w tym momencie to, co jest tak naprawdę raban o nic, ponieważ chciałbym, żeby państwo poczekali, jak będzie ta inwestycja wyglądała. Tu nie będzie zabetonowane niczego. Tu będą nawierzchnie naturalne. W tej chwili te nawierzchnie naturalne mamy w innych parkach, które już pomontowaliśmy i uważam, że się sprawdzają. Pytanie o odpowiedzialność
skieruję do Grzegorza Maćkowiaka. Pan przedstawił swoją opinię także w internecie, było to komentowane, bo tutaj oczywiście kontekst także polityczny i odpowiedzialności się pojawia. Tak, to poważna sprawa. Myślę, że tutaj mamy, jak w Soczewce nam się skupia kwestia braku konsultacji, bo to, co radny Zielonej Racji tutaj nam opowiada, to oczywiście jest mijanie się z prawdą tego, że konsultacje wyglądają bardzo często w ten sposób, jak to miało miejsce na przykład przy okazji teraz wycinki pod ścieżkę rowerową koło Ochli, że po prostu konsultują się ze stowarzyszeniem, którego prezes potem jest na ich listach wyborczych. Tak to wygląda. Ja po prostu ukułem takie powiedzenie, że oni konsultują się sami ze sobą po prostu, tak? Bo to nie chodzi o z mieszkańcami, bo tak jak Państwo tu zresztą mówicie, te konsultacje nie mają z tym nic wspólnego, bo oni mają z góry ustawioną tezę, tak? Oczywiście rewitalizacja jest dzisiaj potrzebna i z tym nikt chyba nie będzie polemizował, bo potrzebujemy właśnie wysprzątania tego terenu. No się okazuje, jak to powiedział wykonawca, że sprzątania ze strony miasta nie ma. Widocznie miasto tego nie chciało robić, tylko zajmie się wycinką drzew. I to jest dzisiaj problem. Nie ma konsultacji, to dzisiaj najbardziej cierpi. Wczoraj słyszałem od wiceprezydenta Kaliszuka, że wycinka dotyczy tak naprawdę starego, nowego miasta. Jak widzimy Państwo, widzimy to, co się dzieje w centrum miasta, widzimy to, co się dzieje na Dolinie Gęśnika. Drzewa po prostu padają. Tak. Ale słyszał Pan, że to dziesiątki tysięcy drzew, a wycinka to jest 500. Tak, ale to chodzi o to, że gdyby mieszkańcy mieli okazję tak naprawdę przeprowadzić porządne konsultacje i bez takiej właśnie trochę arogancji, bo to często się zauważyłem ostatnio pojawia, ale nie tylko w tym miejscu, bo to chodzi, że to jest szerszy problem dzisiaj, to myślę, że też by to inaczej wyglądało, bo ludzie mają swoje pomysły, oni tutaj mieszkają i to trzeba ich przede wszystkim wysłuchać. Podejdźmy do mieszkańców, którzy jeszcze nie zabrali głosu, bardzo proszę. Dzień dobry, Marcin Dziubek. Proszę Państwa, no, moim zdaniem ta rewitalizacja jest ewidentnie potrzebna i to, że ona wzbudza takie emocje, to chyba dobrze. Znaczy się, że ktoś się tym interesuje i że jest zainteresowany tym, żeby tu się coś działo i każdy może mieć na ten temat jakiś pomysł. My jako przyrodnicy mamy pomysł faktycznie na to, że pozostawić miejsca przyrodnicze przyrodzie, a miejsca, w których ma być infrastruktura, to niech na nich będzie infrastruktura i dolina jest wystarczająco duża, żeby te miejsca wyodrębnić, podzielić. I jeżeli mamy tutaj zaplanowane miasteczko ruchu, siłownie, wybiegi dla psów, miejsca piknikowe, miejsca na ognisko, ścieżki, to moim zdaniem są to te miejsca, które w wystarczającej mierze zaspokajają potrzeby mieszkańców co do rekreacji, wypoczynku, do tego, żeby przejść przez ten teren. I ja uważam, że na inne miejsca człowiek tutaj, jeżeli będzie chciał, to dotrze i nie musi tam być ścieżki, nie musi być zrobiona przesieka, nie muszą być przyrządzone drzewa. Ten teren może być pozostawiony w takim stanie zbliżonym do tego, jaki jest i nie jest, według mnie, nie zachodzi konieczność kształtowania tutaj parku miejskiego. W tym sensie, że infrastruktura swoje, a przyroda swoje. I zostawmy te dwie rzeczy zupełnie funkcjonujące niezależnie od siebie, ponieważ przez te dziesięciolecia wytworzyło tu się życie przyrodnicze. To nie są tylko drzewa, to są płazy, gady, owady, mięczaki, są ptaki, są większe i mniejsze ssaki. Jeżeli zaczniemy kształtować ten teren na kształt parku miejskiego, to stracimy tą różnorodność przyrodniczą, o której też w dokumentach tutaj inwestycyjnych jest mowa, żeby ją zachować. I przykład dotyczy chociażby tego miejsca, gdzie się znajdujemy tutaj wokół Orlika. Pytanie, pielęgnować, nie pielęgnować? Moim zdaniem nie pielęgnować, ponieważ zachowane są tu cenne gatunki z tyłu właśnie Orlika, grądów i łęgów, które typową pielęgnacją parkową zniszczymy i wygonimy, bądź zabijemy tutaj te organizmy, które na dzisiaj żyją. I jeżeli mamy wniosek 316 drzew do wycięcia, to okej, że tam są drzewa do wycięcia, ale to też nie jest powód, żeby mówić bezkrytycznie, nie komentujcie tego, nie dotykajcie tego. Tutaj w ramach, przy Orliku, w ramach wniosku jest na przykład 5 dębów do wycięcia, stan zdrowotny 1 i nie jest napisane, dlaczego one są do wycięcia. Tutaj po drugiej stronie tej budki z szatniami. Jest wskazany do wycięcia dąb, jest wskazany do wycięcia jesion, który w uwagach ma jedynie nierównomierne wykształcenie korony. To nie jest argument po to, żeby usuwać to drzewo. Więc są takie miejsca, w których warto usiąść, rozmawiać i to nie jest tak, że albo wszystko jest dobrze, albo wszystko jest źle, tylko to, czego brakuje. Brakuje komunikacji często, konsultacji, informowania mieszkańców i przepływu informacji między zainteresowanymi stronami. Mój redakcyjny kolega Piotr Kuśnierz rozmawiał z Andrzejem Greinetem, profesor z ramienia miasta nadzoruje ten temat. Co on tobie powiedział? To była dość ciekawa rozmowa, ponieważ pan profesor zwrócił uwagę na to, że mieszkańcy według niego chcą tutaj tego parku i tutaj nawiązał do
do wcześniejszych prac na ten temat, konsultacji, jakie przeprowadził razem z grupą innych naukowców. Ale co jest ciekawe, z tego co wiem, profesor wcześniej był przeciwny temu, żeby wycinać te drzewa. Potem jednak zmienił zdanie. Oczywiście przedstawił mi fakty, pokazał mi wyniki tych konsultacji. Ludzie mówili o parku, że chcą małej architektury. Ja bym chciał tutaj jeszcze jeden głos poruszyć. Ja spotkałem się z opinią innego profesora, profesora Gabrysia. On kilka lat temu dobrych powiedział, że rewitalizacja tak, ale minimalistyczna. To znaczy, żeby się tu pojawiły ławki, żeby tu pojawiły się ścieżki i według mnie to jest dość dobry pomysł. Jeśli w ogóle można mówić tutaj o kompromisie, bo dodam tylko, że tydzień temu miałem okazję przejść tutaj wzdłuż tego cieku wodnego i powiem szczerze, że rzeczywiście ten teren jest zaniedbany. Tu jest bardzo dużo śmieci, tu jest bardzo dużo jakichś ognisk. Pytanie, czemu przez tyle lat nic tutaj się z tym nie działo? No to pytanie zadaję Filipowi Gryko i też proszę odnieść się właśnie do tego, o tych dwóch wizji, podejścia do zieleni. Czy ta zieleń taka uporządkowana, sterylna, czy może pozostawiona w jakimś takim kształcie zbliżonym do naturalnego, bo oczywiście w przestrzeni miejskiej ta zieleń wygląda inaczej. Ja powiem tak, że jakby nie zgodzę się z częścią jakby twierdzenia, że gdzieś zostali przyrodnicy pominięci, ponieważ pana kojarzy dokładnie na radach budowy, pan uczestniczył, stąd też ma dobrą pan wiedzę, co będzie wycinane dokładnie, każde drzewo zna i zna temat dokładnie i wiem, że były prowadzone konsultacje, były prowadzone rozmowy. Oczywiście to, co powiedział pan przyrodnik, to ja się zgodzę. Częściowo oczywiście ten park zostanie zupełnie zachowany w swoim naturalnym kształcie. Tylko część, staramy się tylko część zaingerować, tam gdzie tak zwany będzie park miejski. Ten cały park nie będzie stricte parkiem miejskim, gdzie każde drzeweczko będzie naokoło wykoszone i tak dalej. Część zostanie zachowana jako naturalne. Zresztą rozmawialiśmy nawet na ten temat, żeby nawet prace, które tam będą prowadzone, to żeby nie siłki nie uszkadzać, żeby były prowadzone ręcznie, żeby tam nie wchodziły ciężkie sprzęty i tak dalej, i tak dalej. I to zostanie zachowane. I tak zostanie to zrobione. A część będzie dla ludzi oddana, żeby mogli korzystać. To, co wcześniej wykonawca powiedział, nasi przyrodnicy, dendrolodzy, eksperci też wypowiedzieli się w ten sposób, że oni też się obawiają jednego, że nawet ten park dziki trzeba będzie opłotkować i pokazać, czy może nie opłotkować, ale poznawić znaki, że osoba wchodzi na własną odpowiedzialność, bo on na dzień dzisiejszy jest w takim stanie, że jeżeli troszeczkę się nie zaingeruje, a przyrodnicy nie chcą ingerować, to nie zaingerujemy w niego, to będzie trochę niebezpieczne tam, z racji dobrze, tego, że drzewa mogą spać komuś na głowę. A kwestia tego porządku i porządku tych pamiętam, setek ton odpadów. Wiele lat czekaliśmy, oczywiście to nie śmiecą krasnoludki, tylko mieszkańcy, też nie oszukujmy się. Oczywiście, że czekaliśmy wiele lat na to. Ja sam jako radny zabiegałem 6 lat, żeby ten park zrewitalizować w końcu. Chodziłem, biegałem, zbierałem podpisy, robiliśmy konsultacje, szukaliśmy możliwości, jak to sfinansować. Teraz jest możliwość, teraz są pieniądze na to i teraz to robimy. I to, co pani powiedziała wcześniej, ja też się zgodzę z tą obawą i też jako radny się obawiam, żeby ten park później po zrobieniu był zadbany. I dlatego też dodatkowe środki pojawią się w budżecie, ponieważ też uważam, że w przypadku Doliny Luizy, czyli po drugiej stronie Wagmostawu, nie zostało to dobrze zabezpieczone. Dlatego została dofinansowana nowa spółka miejska, zostały dokupione nowy sprzęt, nowe osoby zatrudnione i będziemy dbali o parki zielone. No, słyszycie Państwo te wyjaśnienia. Bo otrzymaliśmy inwentaryzację, która została tutaj zrobiona i warto spojrzeć, że mamy napisane o, tutaj. Inwentaryzacji w terenie dokonano dnia 10 sierpnia 2017 roku. Tu panowie mówią o ilości drzew na tym terenie i to wszystko zostało zrobione w jeden dzień. Zostało to w taki sposób policzone, dobrze? Przepraszam, tak? To jest dokument. Właśnie mnie bardzo irytuje to, że jeżeli czasami ludzie się wypowiadają, nie rozumieją procedur. Jeżeli my podpisaliśmy umowę 22 czerwca, weszliśmy w teren z geodetami, z zieleniarzami, tutaj chodzili przez 2 miesiące, tak? Sporządzić taką dokumentację nie jest to jeden dzień, tylko to trzeba na to kilku miesięcy było. Wcześniej nie było takiej dokumentacji robionej przed przetargiem, została zrobiona dopiero po przetargu w celach wykonania projektu i składamy pismo. Na dzień złożenia pisma do Urzędu Miasta, że taka dokumentacja została złożona, to taka jest data, tak? My nie będziemy pisać codziennie, że pracujemy. Jest dokumentacja, składamy, jest data, tak? I w tym momencie jakby niewiedza proceduralna. Ale nie można też podważyć dobrze pracy ludzi, jeżeli są eksperci. Dobrze. Proszę popatrzeć. Nie wiem, jestem średnio inteligentnym człowiekiem. Jest inwentaryzacja i teraz otwieramy pierwszą stronę.
jest to nawet inwentaryzacji w terenie dokonano dnia 10 sierpnia 2017 roku. Że to było zamknięcie tej inwentaryzacji, z tego tak, co pan tłumaczy, się. Tak? Bo my nie musimy się tłumaczyć, ile ją robiliśmy. Joanna Lidan. Tak czy inaczej, po naszym oglądzie całej dokumentacji, myślę, że to teraz nie jest czas, żeby o tym mówić, ponieważ to jest dużo do powiedzenia, nie starczy nam czasu. Sama inwentaryzacja przyrodnicza pozostawia tutaj wiele do życzenia. Jest tam sporo błędów. Przyglądaliśmy to ze specjalistami, w związku z czym nie wygląda to tak, jak być powinno. I na pewno też gdzieś tam głośno o tym będziemy musieli powiedzieć, że są pewne rzeczy do poprawienia. Dobrze, tylko jeśli są jakieś uwagi, to pojawia się pytanie, czy one mogą być wzięte pod uwagę. Właśnie chciałbym jeszcze się wypowiedzieć w tej kwestii. My robiliśmy inwentaryzację zgodnie z zapisami PFU, czyli robiliśmy tak, jak od nas wymagał tego zamawiający. Czyli Urząd Miasta. Czyli Urząd Miasta. Nasza firma nie może wykonać tego inaczej, bądź w inny sposób, jeżeli społecznicy w tej chwili na przykład coś sobie tam chcą dodatkowo zinwentaryzować. Stricte cały przetarg był opisany i to, co powinniśmy zrobić w tym zakresie, który był wyznaczony w przetargu, wykonaliśmy. Nie mamy obowiązku. I to wymagałoby jakiegoś aneksowania tej umowy, tak? Na pewno trzeba było pieniążków dołożyć, żeby to zrobić. Ja też powiem tak, że część wniosków społeczników i z strony przyrodników została wzięta pod uwagę, bo przecież uczestniczą tak samo w radach budowy, to nie jest tak, że nie byli zapraszani. Część wniosków została przyjęta i przez wykonawcę, i przez zamawiającego, czy przez Urząd Miasta. To nie jest tak, że ślepo realizowaliśmy jakiś plan wcześniej założony. Pewne rzeczy zostały poprawione od razu. Jeżeli coś trzeba będzie jeszcze poprawić, my chętnie się spotkamy. To jest tylko chodzi o to, żeby po prostu te prace trwały, żeby nie zaburzać inwestycji. A w tej chwili termin zakończenia tej inwestycji to jest? Na razie to jest czerwiec tego roku, ale możliwe, że z racji przedłużających się robót i też pogody będzie to sierpień. Dobrze, podejdę, pan zgłaszał się tutaj. Ja mam jeszcze pytania na zasadzie riposty dla pana, który jest wykonawcą i do pana, który jest przedstawicielem Urzędu Miasta. Zacznę od pana, który jest wykonawcą na tym terenie. Nam nie chodzi o to, że wycinacie państwo, usuwacie suche drzewa i sprzątacie teren. Ja wiem o tym i zdaję sobie z tego sprawę, bo jestem tutaj mieszkańcem, wiem, że ten teren jest zaniedbany. Jest to oczywiście winą samego miasta i włodarzy miasta, tak? Nie będziemy teraz tutaj wskazywać, że śmieszą mieszkańcy, ale miasto na to w ogóle nie zwracało uwagi przez tyle lat. Ma pan rację, że ten teren jest wymagający bardzo. I nie chodzi nam tutaj o usuwanie suchych jakichś drzew, bo to jest robione na cyklicznie, codziennie. Tak? Tylko ja się zastanawiam i mam pytanie do pana takie, czy ta wycinka już się zaczęła, bo tu codziennie są wycinane drzewa o różnych średnicach, są cięte na kawałki, wrzucane do busa, wywożone, nie wiem po co. Tego typu rzeczy są. Takie, dobrze, jeszcze było do... Ale jeszcze to nie wszystko, tak? Bo chciałbym, żeby pan odniósł się do całości moich pytań. Po drugie mam pytanie. Skoro są wytyczane szlaki, bo wbijacie państwo paliki, które sugerują, że tędy będzie prowadzona ścieżka, tak? Malowane sprayem na różowo, to te paliki wchodzą... Ścieżka wchodzi nam bezpośrednio na drzewa. Na duże drzewa, które są, będą prawdopodobnie wycięte, tak? No bo tak wskazuje ścieżka. Czy nie można tego na przykład ominąć? Chociaż będzie to niezgodnie z jakąś wizją, nie wiem, kogoś, kto to robił. Tak? Dobrze. Czy to jest związane z planem, tak? Ale pan miał jeszcze, zdaje się, do pana radnego jeszcze, tak? Do pana Filipa Gryko pytanie. Bo korespondowałem z panem wcześniej w internecie i nie wspominał pan, że pan miał, że prowadził pan konsultacje z mieszkańcami ulicy Źródlanej. Z tego, co wiem, a konsultowałem z nim bezpośrednio, tak? Face to face. Nikt nie potwierdził mi, że był na takich konsultacjach. Pan wspominał, że pan rozwieszał plakaty na ulicy Zdrojowej, która też nie przylega do tego miejsca, a zarzucał mi pan, że ulica Skłodowska nie ma w ogóle nic z tym do powiedzenia. Ja uważam, że ma, bo ulica Skłodowska jest bliżej niż ulica Zdrojowa, niż osiedle Zdrojowe, a ulica Źródlana w ogóle nie była brana pod uwagę, jeśli chodzi o konsultacje. Zaprosiliście państwo tylko tych, którzy wiedzieliście, że podpiszą wam tą wizję, ten projekt, ze względu na atrakcje, które chcieliście państwo zapewnić tutaj tym mieszkańcom. Nie dbaliście w ogóle o to, żeby konsultować to szerzej. Musimy kończyć. Osobami, którzy dbają o przyrodę. Bardzo proszę, jeszcze odniesie się panowie. Najpierw kwestia tych drzew, które stają na drogach ścieżek. Już tłumaczę. Jeżeli mamy wycinać jakiekolwiek drzewa, które zostały złożone we wniosku, będą to wycinane drzewa, które stoją na ścieżce, którą musieliśmy,
ja powiem, musieliśmy. Nie mieliśmy wyboru, musieliśmy zaprojektować zgodnie z miejscowym planem zagospodarowanie tego terenu. No ale... Nie, no dobrze. Jest wyrysowana ścieżka. Dobrze, proszę dokończyć. Jest miejscowy plan, ponieważ składaliśmy wnioski, ja powiem tak, składaliśmy z innymi przebiegami na początku, odrzuciło nam miasto i pokazało, że tak wygląda miejscowy plan zagospodarowania, gdzie mamy zrobić ścieżki. Chcieliśmy wyrzucić kilka ścieżek, przerobić je w taki sposób, żeby nie kolidowały, ale niestety departament, który wydaje tak zwane zgłoszenia bądź też pozwolenia, odrzucił nam pierwsze wstępne projekty, powiedział, że niestety musimy zrobić zgodnie z miejscowym planem. I w tym momencie to jest raptem kilka drzew, które stoi na ścieżce i tak już je przeprojektowaliśmy w ramach tego miejscowego planu zagospodarowania, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz tutaj została poruszona, jeżeli chodzi o wycinkę drzew. Oczywiście wycinamy ustawowo te rzeczy, które możemy wyciąć, ponieważ zmieniła się ustawa od zeszłego roku i wycinamy tylko te rzeczy, które możemy wyciąć, czyli to są rzeczy, które nie podlegają tak naprawdę żadnemu zgłoszeniu. Informujemy tylko miasto, że wycinamy i to są małe, nieduże drzewa, które obwodami nie przekraczają. Czas nam się kończy, jeszcze pan radny? Znaczy powiem tak, że konsultacje były dość szeroko reklamowane. Był tutaj, gdzie stoimy w tym miejscu, był piknik. Byli mieszkańcy też ze Źródlanej ulicy, wskazali kwestię ścieżki, która przebiega za ich domami. Prosiliśmy, zmniejszyliśmy w minimalnym zakresie, ta ścieżka praktycznie będzie zrealizowana tak, żeby właśnie nikt pod ich domami nie chodził, nie przeszkadzał im. Także to nie jest tak, że osoby ze Źródlanej nie brały udziału w tych konsultacjach. I powiem jeszcze raz, że naprawdę już nie wiem, jak szerzej dotrzeć do mieszkańców. Przepraszam, że do 5 domów nie udało mi się dotrzeć, ale roznosiłem plakaty, rozklejałem po dokładnie 45 klatkach, bo pamiętam jak dziś, schodowych, pominąłem kilkanaście domów i z mojej strony mogę przeprosić. Jak w takim razie dotrzeć do wszystkich mieszkańców Grzegorz Maćka? Jeżeli jest tutaj ten teren, który ma być rewitalizowany, to przede wszystkim tych mieszkańców trzeba tutaj pytać. Oczywiście szerzej, bo oczywiście tu jest więcej osiedli i tak dalej, ale naprawdę, jeżeli Państwo podnosicie i tutaj rozumiem, że no przecież Pan chyba nie mówi tutaj czegoś, czego nie sprawdził, że rzeczywiście tych zapytań nie było, tych konsultacji z tymi ludźmi, co tu mieszkają, nie było, no to Panie Radny, no to tak się nie robi, no to trzeba po prostu robić to rzeczowo, jeżeli ci Państwo się nie zgadzają, ale też trzeba ich dopuścić, to nie może być konsultacja właśnie sami ze sobą, no bo to jest najłatwiej zrobić, sami ze sobą, bo wtedy macie oczywiście potwierdzenie, potem pokazujecie różne rzeczy, ale potem to jest ze szkodą. Joanna Lidon? Ja chciałam podsumować i powiedzieć, że właściwie teraz to jest taki konflikt pomiędzy tymi, którzy chcą tu mieć regularny, wysprzątany, przejrzysty park i tymi, którzy chcą mieć park dziki, taki naturalny, gdzie na zachodzie się robi takie parki i inwestuje się w nie miliony euro. I to jest teraz tego typu konflikt. Ja rozumiem, że trzeba teraz gdzieś wpakować te 8 milionów, żeby to było widać. Natomiast błąd powstał gdzieś na początku, że nie zapytano ludzi, czego tak naprawdę tutaj chcecie. Chcecie więcej przyrody czy więcej infrastruktury? Od razu z góry narzucono nam trzy propozycje zinfrastrukturyzowanej tutaj całej przestrzeni. No my tej inwestycji będziemy się przyglądać i o niej informować, także zapraszam Państwa do śledzenia rzg.pl i oczywiście słuchania naszego programu na 97.1 FM. Dolina Gęśnika, miejsce, które w tej chwili jest rewitalizowane i jak słyszymy głosy w sprawie tej inwestycji, także podzielone do tematu, na pewno będziemy wracać na naszej antenie za dziś. Bardzo dziękuję. Kolejna audycja, no już teraz mogę zapowiedzieć, w środę o 12.30 pod nową nazwą, z Piotrem Kuśnierzem jako prowadzącym program Interwencje RZG na 97.1 FM. Za dziś dziękujemy. Krzysztof Filmanowicz za kamerą, cały program oczywiście na YouTube już wkrótce. Do zobaczenia. Janusz Życzkowski przy mikrofonie. Do usłyszenia. Miasto, aglomeracja, region, perspektywy, szanse i zagrożenia. Stanowiska, opinie, głos mieszkańców. Porozmawiajmy o Zielonej Górze. W każdą środę o 12.30 na 97.1 FM. Wokół miasta. Zaprasza Janusz Życzkowski.